Nazywam się Sebastian Gontarz, jestem przewodniczącym Porozumienia Rezydentów. Od roku walczymy z problemem degradacji kształcenia na kierunkach lekarskich. Otworzyło się wiele kierunków lekarskich, które nie mają warunków do nauczania przyszłych lekarzy. I wczoraj w tej sprawie widzieliśmy się z panią wiceminister Mrówczyńską. Z jednej strony jesteśmy ogromnie wdzięczni za to spotkanie. Z drugiej strony mamy pewien żal, ponieważ czekaliśmy na to spotkanie 7 miesięcy. Po drodze wielokrotnie apelując o spotkanie i między innymi jedną sytuację chcę przywołać, kiedy mieliśmy stanowisko poparte przez 62 organizacje o potrzebie zmiany standardów kształcenia na kierunku lekarskim. To stanowisko między innymi poparło 9 organizacji pacjentów i mimo to nie otrzymaliśmy na to odpowiedzi ani spotkania. W związku z tym mamy pewien żal za to. Niemniej jednak, przechodząc do faktów, niedawno słyszeliśmy, że dwie uczelnie otrzymały limity na możliwość kształcenia lekarzy. Jest to Akademia Tarnowska i Politechnika Bydgoska. Te dwie uczelnie były oceniane z uwagi na to, że mogły się otworzyć dopiero później. Były oceniane w innym trybie. Były oceniane jedynie w trybie dostarczenia dodatkowych materiałów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w trybie innym niż pozostałe uczelnie. Problem, jaki tutaj zauważamy, to to, że zauważyliśmy na tych uczelniach istotne braki. Spytaliśmy wszystkich uczelni, które planują otworzenie się w trybie dostępu do informacji publicznych, zadaliśmy im kilka pytań. I dla takiego przykładu, Politechnika Bydgoska w trybie dostępu do informacji publicznej przekazała nam listę swojej kadry. I spośród tej kadry dowiedzieliśmy się, że 5 osób nie zamierza podjąć pracy na uczelni, a jedna nie żyje. I to są dane, które przekazują uczelnie. W naszej ocenie, w sytuacji, kiedy jest taki jeden przykład, jedna taka sytuacja, to jest duża szansa, że będą takie liczniejsze. I w związku z tym padło przez nas pytanie do resortu, czy przeanalizowali ten problem na pozostałych uczelniach, na pozostałych kierunkach, czy zweryfikowali tą sytuację. I niestety okazuje się, że nie. W związku z tym małe podejrzenie, że po prostu część deklarowanych nauczycieli przez to uczelnie po prostu zwyczajnie nie podejmie tam pracy. Nie dostaliśmy też nawet pytania o to, jakich przedmiotów ta piątka miała uczyć. Idąc dalej, problem z Akademii Tarnowskiej, ale nie tylko Akademii Tarnowskiej, ponieważ w większości uczelni, które się aktualnie otworzyły i planują kształcenie lekarzy od przyszłego roku, jest problem kształcenia anatomii. I Akademia Tarnowska ze 135 godzin anatomii praktycznej 60 prowadzi na atlasach, na wirtualnych stołach prezentujących dwuwymiarowy obraz człowieka oraz na modelach plastikowych, takich jak widzimy tutaj. I dla nas to jest problem, ponieważ to nie jest metoda nauki, która pozwala lekarzowi zdobyć odpowiednią wiedzę o specyfice ciała ludzkiego. Proszę Państwa zastanowić, czy lekarz, który połowę przedmiotu miał nauczany na czymś takim, czy dalibyście swoich bliskich w jego ręce z pewnością, że zadba o nich i ma wiedzę, jak im pomóc. I Akademia Tarnowska ma 60 takich godzin na czymś takim, ale są uczelnie, które mają znacznie więcej. Ponieważ na przykład Akademia imienia Mieszka I w Poznaniu zaledwie 20 godzin prowadzi w prosektorium, a pozostało 80 ze 100 prowadzi między innymi właśnie na modelach plastikowych. Ostatnio również uzyskaliśmy informację od Akademii w Nowym Targu, która zamierza jedynie 15 godzin prowadzić na zwłokach ludzkich, a pozostałe elementy między innymi na plastiku. I to jest sytuacja nieakceptowalna dla nas. Wielokrotnie już przedstawialiśmy stanowiska, w których pytaliśmy ekspertów również tych dziedzin, którzy jednoznacznie się wypowiedzieli, że jest tylko jeden złoty standard nauki tego przedmiotu i są to preparaty zwłok ludzkich. Jakakolwiek inna forma jest nieakceptowalna i prowadzi po prostu do gorszej wiedzy lekarza. I dlatego nie powinno być jakiejkolwiek akceptacji takiej sytuacji. Z dalszych informacji, które uzyskaliśmy, które są pozytywne informacje, mamy ogromny problem z prawem. To nie jest pozytywna informacja, ale mamy ogromny problem z prawem. Prawo zostało wielokrotnie zdegradowane. Zarówno ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce pozwoliła na obniżenie kryteriów. Także teraz wystarczy 12 nauczycieli akademickich zajmujących się zdrowiem, żeby móc otworzyć kierunek lekarski. Jak i standardach w mocy rozporządzenia, które również były wielokrotnie zmieniane i są po prostu bardzo ogólne.
i jest deklaracja ze strony resortu, że już w jesienią mają się pojawić nowe projekty, zarówno tej ustawy, jak i tego rozporządzenia, i mamy być włączeni w proces tworzenia tego nowego prawa, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. I żeby w ten sposób to już tak skonkludować. 25 lipca jesteśmy umówieni na godzinę 13 z panem ministrem Wieczorkiem. Liczymy, że spotkanie się odbędzie i liczymy, że uzyskamy więcej konkretów i więcej informacji na temat tego. Nasze stanowisko jest jednoznaczne. Jeśli jakaś uczelnia miała raz negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, odwołała się od tego i w dalszym ciągu negatywna opinia została otrzymana, to teraz trzeba wykazać, że na tej uczelni nie ma absolutnie żadnych braków. A połowa przedmiotu prowadzona w nieakceptowalnej formie jest takim brakiem. Zwyczajnie. Druga sprawa, i tutaj chcę się skierować do przyszłych maturzystów. Ludzi, którzy teraz chcą pójść na kierunek lekarski, chcą w przyszłości leczyć ludzi i wybierają miejsce, w którym będą się kształcić. I mówię do was, wybierzcie mądrze. Wybierzcie miejsce, w którym jakość nauczania jest taka, że możecie być pewni, że w przyszłości, kiedy będziecie odpowiadać za ludzkie życie i zdrowie, będziecie mieli wszystkie możliwe narzędzia, żeby tym ludziom zapewnić odpowiednią i godną opiekę. Bo to nie jest tylko te 6 lat studiów. To nie jest zabawa. To nie jest pośmianie się z tego, że tutaj jest pan z plastiku, którego wszyscy powinniśmy kojarzyć z biologii, z liceum, i tam ten pan powinien pozostać. Jego miejsce nie jest na studiach lekarskich. I do tych wszystkich maturzystów się zwracam. Wybierzcie mądrze, bo od tej decyzji zależy bezpieczeństwo i zdrowie, i jakość opieki, i jakość chorowania przyszłych waszych pacjentów. Lekarski to nie zabawa. I tym samym chcę, no to jest wszystko, co chciałem przekazać. Czy są jakieś pytania? Przepraszam, chciałabym zapytać o ten wypadek z Akademii Tarnowskiej. Czy państwu udało się uzyskać jakąś informację na temat tego, kto to jest, kto znalazł się na liście tych wykładowców? I czy będą państwo apelowali o to, żeby ci potencjalni wykładowcy jednak podejmowali pracę dydaktyczną? W sensie mowa o Akademii, o Politechnice Bydgoskiej, tak? Nie o Politechnice Bydgoskiej, tylko o Akademii Tarnowskiej, o tej drugiej uczelni, którą pełniła kierunek lekarski, tak? Znaczy tak, mówiliśmy o 5 wykładowcach, którzy z Politechniki Bydgoskiej nie zamierzają podjąć wykształcenia. No my przez cały czas apelujemy do wszystkich osób, które zamierzają podjąć pracę, żeby w pewnym sensie nie legitymowali sytuacji, w której jakość nauki na tych uczelniach jest nieodpowiednia. Bo nie ma na to po prostu zgody, żeby takie miejsce wykształcenia. Więc tak, no my kierujemy się do wszystkich osób i prosimy generalnie o to, aby nie legitymować sytuacji, które mogą w przyszłości stwarzać zagrożenie dla pacjentów poprzez nieodpowiednie przygotowanie lekarza do zawodu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Okej. No to w takim razie jeszcze takie kończące słowo chcę powiedzieć jedną rzecz, że taka moja metafora, że sytuacja, w którą mamy do czynienia teraz z tymi nowymi kierunkami, jest taka. Na morze, na jezioro wypłynęło szereg dziurawych statków. I nas jako lekarzy nie interesuje to, czy w tych dziurawych statkach załatano połowę dziur, czy 2/3. My chcemy, żeby te statki nie były dziurawe, bo one muszą doprowadzić ludzi na drugą stronę. A życie ludzkie to nie zabawa. Dziękuję.